Omikron szaleje w Afryce. Zakażeni dyplomaci przybyli z Europy, Afryka. Wariant Omikron. W RPA liczba zachorowań potroiła się w ciągu 3 dni. RPA wchodzi w czwartą falę epidemii COVID-19 w związku z wyodrębnieniem się wariantu Omikron, podał w piątek minister zdrowia Job Haachla. Liczba zachorowań potroiła się w ciągu 3 dni. Z kolei prezydent Botswany poinformował, że 4 dyplomaci, którzy jako pierwsi w tym kraju uzyskali pozytywny wynik testu na obecność wariantu koronawirusa Omikron, przybyli tam niedawno z Europy. Wezwał przy tym do cofnięcia międzynarodowych zakazów nałożonych na Botswanę. Ministerstwo Zdrowia RPA podało w czwartek najnowsze dane o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Minister Job Haachla przedstawił w czasie wirtualnego spotkania z dziennikarzami nowe plany dotyczące sposobów walki z epidemią. Haachla przekazał informację, że wariant Omikron został wykryty w 7 z 9 prowincji kraju. Od czasu jego pierwszego wykrycia w RPA, liczba przypadków stale rośnie. Nie planują poważnych ograniczeń. Według danych Państwowego Instytutu Chorób Zakaźnych w czwartek w RPA doszło do 11 535 nowych zakażeń COVID-19. Minister zdrowia podkreślił, że te dane są widocznym ostrzeżeniem. Oznacza to, że w ciągu 7 dni doszło do wzrostu zakażeń o 9 tysięcy. Nadal możemy sobie z tym poradzić w taki sposób, aby rząd nie musiał wprowadzać poważnych ograniczeń w ciągu najbliższych kilku dni, jeśli wszyscy po prostu wykonamy nasze podstawowe obowiązki dotyczące zachowania środków bezpieczeństwa, ale także jeśli więcej tych, którzy się do tego kwalifikują, uda się do najbliższych punktów szczepień, stwierdził Haachla. Botswana, zakażeni przelecieli m.in. Z Europy z kolei prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi przypomniał, że pojawienie się Omikrona zostało najpierw ogłoszone przez RPA 25 listopada, a dzień później to samo zrobiła Botswana. Podkreślił, że nowy wariant koronawirusa został najpierw odkryty u dyplomatów, którzy do Botswany przybyli z różnych części świata, w tym 4 z Europy. Dyplomaci przybyli z wielu krajów. I przejechali wiele krajów, aby dostać się do Botswany, powiedział prezydent tego kraju. Niektórzy byli w Europie, a inni gdzie indziej. Wprowadzanie zakazów podróży z mojego kraju jest niepotrzebne, a nawet nieodpowiedzialne, dodał. Rzecznik prezydenta Batlahalefila Gayang dodał, że Masisi nie ujawnił krajów, w których przebywali zakażeni Omikronem dyplomaci, ani krajów ich pochodzenia, ponieważ wirus nigdy nie powinien być geopolityczny. Według danych rządowych Botswany Omikron został wykryty u dyplomatów, którzy przyjechali do tego kraju 7 listopada. W sumie do tej pory w Botswanie wykryto 20 przypadków nowego wariantu koronawirusa. Nowy wariant koronawirusa Omikron został wykryty już w ponad 20 krajach świata.